Kochani, przed nami 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Murowana Goślina. Zatem zaczynamy 11 stycznia w Łopuchowie. Jak co roku szkoła zaprasza na dyskotekę. W czasie zabawy będą konkursy z nagrodami, kiermasz prac wykonanych przez dzieci i licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia w niedzielę zapraszamy do sali OSP w Białężynie. Od godziny 15 zostanie przedstawiony program artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Białężynie. Zobaczymy dwa przedstawienia. Jasełka oraz Mały Książę Jego Róża. Obejrzymy taniec nowoczesny, recytację poezji oraz licytacja odbędzie się gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Długa Goślina zacznie grać w sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie od godziny 14. W programie występ duetu Zofii Jastrzębskiej oraz Adama Kata, koncert flażoletowy, pokaz karate i oczywiście licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Szkole Podstawowej nr 2 od godziny 8.30 do 18.00 trwa będzie akcja honorowego oddawania krwi. W międzyczasie odbywać się będą konkursy z nagrodami, muzyka do zabawy i ucha oraz maraton uśmiechu. Jak co roku strzelnica, przejażdżki samochodami terenowymi oraz zumba fitness. W auli Szkoły Podstawowej od godziny 14.00 przedstawiony będzie program artystyczny uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. Zobaczymy 6 przedstawień. Wędrówka 4 w pół roku, zabawa śpiącą królewnę, czarodziej ping-pong, kopciuszek i aż 2 jasełka rodziców i uczniów. Ponadto występy muzyczne, kawiarenka z ciastkami domowego wypieku i sprzedaż prac uczniów oraz licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W strzelnicy pod ratuszem od godziny 15.00 odbędzie się turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Obok wojska spółdzielni przy ulicy Generała Kutrzeby po godzinie 9.00 wystartuje rajd off-road Jeździmy z Woźpem. Od godziny 15.00 rozpocznie się program artystyczny uczniów i rodziców szkoły podstawowej. Zobaczymy 3 przedstawienia. Jasełka na wesoło rodziców, kolęda domowa oraz wiersze i piosenki zimowe. Usłyszymy również koncerty zespołu flażoletowego Mix of Direction oraz zobaczymy pokazy tańca Power of Dance i Butterfly. Oczywiście będzie także licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Domu Kultury przy ulicy Poznańskiej o godzinie 18.00 rozpocznie się koncert rockowy poznańsko-goślińskiego zespołu Agri. O godzinie 20.00 zapraszamy wszystkich na plac przed Ośrodkiem Kultury, na Światełko do Nieba oraz licytację gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kochani, w czasie całego dnia na ulicach naszej gminy 12 stycznia odbywać się będzie zbiórka wolontariuszy do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema!